Słowo Boże mówi, Tyś ręką swoją wypędził narody, a ich osadziłeś, wytępiłeś lud, a ich rozkrzywiłeś. Bo nie mieczem swoim zdobyli ziemię, ani ramię ich pomogło im, lecz prawica Twoja i ramię Twoje oraz światło oblicza Twego, gdyż ich sobie upodobałeś. Wiecie, kiedy modlisz się do Boga, to musisz modlić się z miejsca człowieka, którego sobie upodobał Bóg. Co to znaczy, że On Cię upodobał? To nie znaczy, że On wybrał Ciebie sobie, a dlatego, że sobie tak wymyślił. To nie jest prawda. On po prostu wiedział, że Ty narodzisz się z Jego Świętego Ducha. On to wiedział. Jesteś tym, który narodził się z Jego Świętego Ducha. Jesteś tym, który Mu się podobał. I Słowo Boże mówi, że ci, którzy Mu się podobają, to są ludzie, których prowadzi Jego prawica, Jego światło, Jego moc. Więc kiedy się modlisz, to musisz modlić się z miejsca człowieka, który nie tylko jest zwycięzcą absolutnym, ale też jest człowiekiem, który posiada władzę do tego, aby zmieniać. Kiedy będziesz się dzisiaj modlił, to módl się z miejsca człowieka, który się podoba Bogu i który może zmieniać. My możemy zmieniać. W modlitwie my zmieniamy. Na tej ziemi diabeł coś robi. Bezprawnie, ale robi. I my możemy to zmieniać. On ma jakieś koncepcje, założenia, plany, używa do tego różnych ludzi, a my to zmieniamy. My jesteśmy ostatnim zdaniem. Jesteśmy kropką nad i. To my, Kościół żywego Boga, mówimy, że coś się zaczyna lub coś się kończy. I to się dzieje w Twojej modlitwie. I kiedy będziesz dzisiaj się modlił, to ustanawiaj, zmieniaj. Mów tak, jak mówi Słowo Boże. Nie mów tak, jak mówią Twoje odczucia. Twoje odczucia są w ogóle nieważne w modlitwie. Ważne jest to, jaka jest prawda. A prawda jest taka, że mamy władzę. Jesteśmy powołani do tego, aby władać. Dlatego będziemy się dzisiaj modlić o te rzeczy, które będzie nam Bóg kładł na serce. Chcę też, żebyśmy się mogli modlić o poszczególne wspólnoty, żeby liderzy wspólnot mogli się modlić i przynosić w swoich modlitwach swoje służby, to co Bóg kładzie im na serce. Ojcze, my dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień. Ojcze, my uwielbiamy Twoje święte imię. Ojcze, my ogłaszamy, że w imieniu Jezusa posiadamy absolutną władzę. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie. My stajemy dzisiaj przed Tobą i ogłaszamy Twoje prawo na tym miejscu. Jezus! Thank you.
Thank you.
i Duchowi Świętemu. Cześć i chwała. Konsekwencja grzechu została zniwelowana przez moc Twojej
wskazania, przez moc Twojego wstąpienia do nieba w ciele, przez moc zesłania Twojego Świętego Ducha. Uwielbiamy Ciebie, wielki Jezusie. Ty, który byłeś, jesteś i będziesz wciąż ten sam. Ty, który jesteś Słowem Boga. Ty, który Bogiem jesteś. Wzywamy Twojego potężnego imienia nad nami. Oddajemy Tobie nasze dusze i ciało. Wyznajemy każdą porażkę jako grzech. Odrzucamy każdy grzech. Każdą patologię. Oczyszczamy się w Twojej krwi. Oczyszczamy się w krwi. Zrzucamy na Ciebie wszelki ciężar. Wszelki kłopot. Wszelką nieprawość. Wszelką samodzielność. Zrzucamy na Ciebie, Jezus, wszelką troskę. Składamy to na Ciebie, Jezus. Ogłaszamy swoją zależność od Ciebie. Ty nas uwolniłeś, a my dobrowolnie poddaliśmy się w niewolę Tobie. Nasze ego umarło. Nie ma już nas, Ojcze. Ty mieszkasz w nas. Ty mieszkasz w nas, Duchu Święty. Jesteśmy Twoimi, nic nas nie wyrwie z Twojej ręki. Pokładamy jakąkolwiek nadzieję w to. Nie opieramy się na tym, co możemy zrobić w naturalny sposób, Ojcze. Jesteśmy błogosławieni przez Ciebie. Jesteśmy ludźmi, którzy żyją z łaski przez wiarę. Bez własnych sił. Bez naturalnych możliwości. Podporządkowani Tobie, potężny, święty Duchu, i zależni zupełnie od Ciebie. Ty ciężary nasze nosisz. Ty niemoty nasze wziąłeś na siebie. Ty uzdrowiłeś nas i uwolniłeś. Ty posadziłeś nas w okręgach niebieskich razem ze sobą. Z Tobą władamy. Podniosłeś nas do rangi bogów. Uwielbiamy Ciebie, potężny Król nasz. Ty, który jest Ci wszystkie emocje.
Ojcze, bierzemy autorytet nad każdą emocją, która próbowała mi się wyrywać spod autorytetu Chrystusa. Jesteśmy ludźmi czującymi jak Bóg. Makatoro, sirenery, harlery, niekrony. Uszidene wyjdź. Nakazujemy teraz każdej myśli podnoszące się przeciwko poznaniu Boga Żywego. Masz się podporządkować teraz! Teraz! W imieniu Jezusa! Każda myśl! Podporządkowuj się teraz! Prawdzie Bożej! Teraz! Ja przeklinam każdy ból, każdą krąbrność w myślach, każde nieposłuszeństwo, każde podważenie prawdy. Ja przeklinam i skrępuję każde kłamstwo w imieniu Jezusa. Ja mówię, ludzie myśli Chrystusowej, ludzie emocji Chrystusowych, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Makatura, sikada, sikara, prade, sikara, podajemy Ci nasze ciała. Bierzemy autorytet nad każdą opresją na nasze ciała. Ojcze, każda nasza komórka jest poddana teraz Tobie. My w autorytecie Jezusa przeklinamy każdą chorobę, każdą niemoc, każdy ból, każdą patologię w ciele. W imieniu Jezusa nakazujemy, aby każda komórka przyjmowała w tej chwili od Świętego Ducha. Teraz! Teraz! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! Każda komórka! Każda komórka! Każda komórka! Każda komórka ma żyć przez moc Jezusa! Każda komórka ma żyć przez moc Jezusa! Teraz! 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 Odchodzi każda opresja! Ja przechylam każdą opresję demoniczną, uwolnioną przeciwko ludziom tutaj. Ja przechylam każdą demoniczną opresję, każde kłamstwo demoniczne. Wol! Ja w autorytecie Bożego Ducha, w imieniu Jezusa, w tej chwili rozbijam każdy diabelski plan powzięty przeciwko ludziom na tym miejscu. Ja w imieniu Jezusa przeklinam w tej chwili każde demoniczne słowa, każde demoniczne koncepcje, każde plany, każde dążenia diabelskie uwolnione przeciwko ludziom na tym miejscu. Ja to przeklinam w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Boże aniołowie, usługujcie teraz ludziom. Odpychajcie demoniczne siły. Ja uwalniam w tej chwili nieporozumienie między demoniczne siły. Ja w imieniu Jezusa mówię nieporozumienie między demony. Nieporozumienie między demony. W imieniu Jezusa demony, jesteście rozproszone. Nie macie władzy nad Bożym Kościołem. Jesteście rozproszone. Nie możecie myśleć. Nie możecie myśleć wspólnie. Nie możecie działać wspólnie. Ja usuwam plany diabelskie. Ja usuwam diabelskie plany. W imieniu Jezusa. Każde obciążenie odchodzi. Każde obciążenie odchodzi. A ja teraz przeklinam każdy stres. W imieniu Jezusa. Każdy stres usuwa się od ludzi. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Opuszczaj komórki. Opuszczaj ciała. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Pokotara, pryle, glory, dresy. Święty Duchu. Dotykaj każdej komórki ludzi teraz. Niech odchodzi wszelka toksyna. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja rozwiązuję bezprawne więzy. Ja teraz rozwiązuję więzy założone na ludzkie umysły. Ja rozwiązuję bezprawne więzy. Ja rozrywam powrozy jarzma na szyjach, na rękach, na nogach. Ja odpinam każdy demoniczny pas z klatki piersiowej. W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! Ja związuję ducha pytania. W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! Święty Duchu! Święty Duchu! Święty Duchu! Duchu Jezusa!
Thank you.
Yeah.
Ojcze, i my wiemy, że jesteśmy Twoim ramieniem tutaj na ziemi. Ojcze, i my modlimy się teraz. My stajemy w chromie. Ojcze, my stajemy w chromie. Ojcze, Ty nas postawiłeś tutaj na ziemi, abyśmy zarządzali tą ziemią. Ty powiedziałeś, że niebiosa są niebiosami Twoimi, a ziemię dajesz nam. Dajesz nam ziemię. Ojcze, my teraz w imieniu Jezusa. Ojcze, ogłaszamy, że mamy autorytet tu na ziemi, nad każdą mocą ciemności. Tak, uwielbiamy Cię, Boże, za to, że wszelka moc ciemności jest złamana pod naszymi nogami przez Jezusa Chrystusa. Że dałeś nam autorytet, aby deptać po wężach i skorpionach i po całej potędze nieprzyjaciela i obiecałeś, że nic nam nie będzie. Ojcze, w imieniu Jezusa teraz stajemy w autorytecie i bierzemy, Ojcze, we władanie każdą demoniczną siłę, która w jakikolwiek sposób próbuje atakować nas, nasze rodziny, nasze finanse, naszą służbę, Ojcze. W imieniu Jezusa, Ojcze, w imieniu Jezusa ogłaszamy Twoje panowanie. A Tobie, diable, przypominamy klęskę. Twoje klęskę. Nie masz nad nami żadnej władzy. Nie masz władzy nad naszymi duszami i ciałami. Nie masz władzy nad naszymi małżeństwami, nad naszymi dziećmi. Nie masz władzy nad życiem naszych dzieci, w jakiejkolwiek dziedzinie. Nie masz władzy nad naszymi pieniędzmi. Nie masz władzy nad naszą służbą. Teraz w imieniu Jezusa, diable, przypominamy Tobie, że jesteś skazany na porażkę. Przypominamy Ci, synu i córki, że zostałeś strącony z nieba. Próbowałeś siąść na tronie Boga, ale zostałeś strącony z nieba i spadłeś na ziemię i wszedłeś pod władzę człowieka. Przypominamy Ci, diable, że człowiek ma nad Tobą władzę. Przypominamy Ci, diable, że syn człowieczy ma nad Tobą władzę. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. My teraz w imieniu Jezusa rozrywamy jakiekolwiek bezprawnie nałożone jarzmo na ludzi z zespołu apostolskiego obozu Boży. Ja w imieniu Jezusa rozrywam każde jarzmo na jakimkolwiek człowieku związanym z zespołem apostolskim obóz Boży. W imieniu Jezusa ja rozrywam wszelkie jarzmo, które zostało założone na jakiegokolwiek lidera w zespole apostolskim obóz Boży, na jakiegokolwiek człowieka ze wspólnoty w zespole apostolskim obóz Boży, na jakiegokolwiek człowieka wspierającego zespół apostolski swoimi finansami i swoimi modlitwami. I ja rozrywam te jarzmo w imieniu Jezusa. Ja w imieniu Jezusa odsuwam od ludzi zespołu apostolskiego obóz Boży każdego człowieka, który jest przewrotny i zły. Ja odsuwam, odsuwam. Ja przeklinam wskrót na osobę w imieniu Jezusa. Ja odsuwam wszelkie diabelskie sentymenty, wszelkie diabelskie odczucia. Ja odsuwam. Ja odsuwam wszelkie plany porażek, które zostały uwolnione w ludzi zespołu apostolskiego obóz Boży. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ojcze, my ogłaszamy ochronę Twojej krwi nad nami, nad naszymi domami, nad naszymi służbami. Ogłaszamy, że żadna broń ukuta przeciwko nam, domownikom naszym oraz służbom, które nam dałeś, że żadna broń nie ma nad nami władzy. Ogłaszamy, że każdy język, który występuje przeciwko nam w jakimkolwiek osądzie, zostaje w tej chwili potępiony i związany. W imieniu Jezusa my zatrzymujemy moc przekleństw uwolnionych przez jakąkolwiek formę autorytetu ludzkiego. My w imieniu Jezusa zamykamy drogę przekleństwa. W imieniu Jezusa my związujemy wszelki chaos i zawód w życiu ludzi ze zespołu apostolskiego obóz Boży. W imieniu Jezusa Chrystusa związujemy wszelki chaos i wszelki zawęt. W imieniu Jezusa przeklinamy wszelką porażkę. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, Duchu Święty, wypełniaj te miejsca. Wypełniaj miejsca u ludzi w rodzinach teraz. Te miejsca, które zostały uwolnione, wypełniaj swoją obecnością, swoją mądrością, swoją siłą, swoją miłością, swoim rozumem, umiejętnością swoją. Wypełniaj te miejsca w służbach. Teraz, potężny Święty Duchu. Teraz. Szeki te liro, lofe, te nebraje. Szemene medlare, te pielowie, te nebraje.
Ojcze, ja modlę się, aby Twój Święty Duch Proroczy przenikał wszystkich ludzi w zespole apostolskim obóz Boży. Ja modlę się teraz, aby Twoje dary manifestowały się jeszcze silniej, Ojcze. A ja modlę się teraz, Ojcze, aby drogi do szerzenia Twojego Królestwa były otwierane teraz. A ja, Ojcze, ogłaszam w imieniu Jezusa przychylność władz dla nas, usunięcie każdej przeszkody w postaci jakiegokolwiek zarządcy, który chciałby działać przeciwko nam. Ojcze, w imieniu Jezusa ja zatrzymuję teraz demoniczne siły złodziejskie, które chcą ukraść pieniądze, chcą ukraść jakiekolwiek przedmioty. Ja to związuję w imieniu Jezusa. Ja to usuwam przez imię Jezus. W imieniu Jezusa ja usuwam wszelkie demoniczne siły kłamstwa, które próbują ludzi odsunąć od prostych praw. Wszelkie zapętlenie, zawirowanie, wszelkie przeduchowienie w imieniu Jezusa. Usuwam wszelką fałszywą naukę. Ja w imieniu Jezusa przeklinam wszelką fałszywą jedność z ludźmi, którzy w jakikolwiek sposób stoją w przeciwieństwie do prawdy, Ojcze. W imieniu Jezusa pełne światło dla ludzi. Pełne światło, Ojcze. Ja ogłaszam światło tam, gdzie była ciemność. Ja ogłaszam światło tam, gdzie była ciemność. Światło, mądrość, duchowy ogląd w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Święty Duch Proroczy, poruszaj się po ludziach. Poruszaj się po ludziach. Poruszaj się po ludziach. Odwaga. Ja proklamuję odwagę nad ludźmi. Odwaga. 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 Odważne decyzje, odważne decyzje, odważne decyzje. Wakata sarala, wakata safarala, ta safaraka mase. Olore sa shora, osa ina emarazira. Orati analia to sero abrame la sela ramase. Ola berlares, ja usuwam wszelki lęk, wszelki lęk, wszelki lęk. W imieniu Jezusa ja oczyszczam życie każdego człowieka tutaj z wszelkiego lęku. Ja oczyszczam życie każdego człowieka przez pola apostolskim obóz Boży, z każdego lęku. Ja usuwam te lęki. Ja usuwam. Ja przeklinam każdą formę buntu we wspólnotach. Każdą formę krnąbrności, nieposłuszeństwa. Każdą formę lenistwa. Ja usuwam ze wspólnot. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Duchy kłamliwe. Jesteście związane, musicie odchodzić. A teraz mówię do Ciebie, podły duchu Jezabel, występujący przeciwko sferze proroczej i przeciwko działaniu grup uwielbienia. W imieniu Jezusa bądź przeklęty. W imieniu Jezusa usuwaj się. Nie masz żadnej władzy ani nad sferą proroczą, ani nad służbami uwielbienia. W imieniu Jezusa. A ja teraz, Ojcze, uwalniam talenty wśród ludzi. Ja uwalniam talenty do rozwijania służby uwielbienia, do rozwijania służby słowa. Ojcze, ja uwalniam talenty do zdobywania bogactw. Ojcze, ja uwalniam te talenty. Ja uwalniam talenty do zdobywania bogactw. Teraz! Teraz! W imieniu Jezusa! Teraz! Talenty do zdobywania bogactw! Teraz! Teraz! W imieniu Jezusa! Nowe drogi! Nowe drogi finansowania! Ja teraz staję na Twojej obietnicy, że Ty powiedziałeś, że przyszła chwała domu tego będzie większa niż poprzednia i że już dzisiaj napływa do tego domu srebro i złoto z całej ziemi. Tak, Ojcze, my to uwalniamy teraz, teraz w imieniu Jezusa. Nowa forma, nowa forma. Ojcze, niech kielich ich przelewa się. Niech to się wylewa, Ojcze. Niech się wylewa. Ojcze, niech się wylewa.
Ja być hojnie muszyny na każdą dobrą sprawę. Potężny, wielki Boże, a Ty dajesz teraz światłe umysły, a Ty dajesz w tej chwili możliwości, a Ty dajesz przychylność ludzi. Tak, Ojcze, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, a duchy złodziejskie jesteście związane, a duchy chciwości jesteście związane, w imieniu Jezusa. Hakaramasaka telehekerebes, holararamakarala piserebas. A ja zatrzymuję działanie jakiejkolwiek formy religii w stosunku do zespołu apostolskiego Opus Boży. A ja zamykam drogi religii w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ojcze, a ja modlę się teraz, aby powstawali przez pole apostolskim potężni urzędnicy Twoi. Ojcze, ja wzywam teraz urzędników Twoich. Ojcze, ja wzywam urzędników. Niech, Ojcze, powstają, a ci, którzy już powstali, niech się rozrastają. Ojcze, niech się rozrastają. Niech kwitną jak laska Aarona. Niech zakwitną. Ojcze, niech zakwitną jak laska Aarona. Ci, którzy już powstali jako urzędnicy Twoi. Ojcze, w imieniu Jezusa, niech będą obsadzane wszystkie urzędy. Ojcze, w imieniu Jezusa, bo karabakata safaraka deserelena barle, niech to się wydobywa. Ojcze, otwieramy źródła, źródła powstawania urzędów. Ojcze, w imieniu Jezusa, Ojcze, dziękuję Ci za mądrość ludzi, dziękuję Ci za namaszczenie, dziękuję Ci za to, Ojcze, że ludzie pokutują, że zmieniają swoje poglądy, że odważnie przyjmują światło. Ja dziękuję Ci za to, ja uwielbiam Cię za to. A teraz, Ojcze, ja wzywam Twoich aniołów, aniołowie, którzy zajmujecie się pomocą ludziom w służbie. Wstępujcie teraz, wstępujcie na ludzi, wstępujcie i pomagajcie im, pomagajcie im. Pomagajcie im, pomagajcie zdobywać pieniądze. A teraz aniołowie, którzy zajmujecie się ochroną wierzących, wstępujcie w obecność ludzi, zajmujcie się nimi, dbajcie o nich teraz ze wzmożoną siłą. Wiecie, co diabeł przygotowuje, a więc dbajcie o ludzi, dbajcie o ludzi. A teraz wzywam was, aniołowie wojny, którzy zajmujecie się atakami na zgrupowania demoniczne. Uderzajcie w każde zgrupowanie demoniczne. O, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, la prada karala se ile gloria, lepreda la prada se ile lebesi, la broda sarla ramasine, la hore da ile gloria se, ile gloria de sarla re praide de hea, ile gloria de besa lo clerise si ne bebesi. Uwielbiam Ci, święty Boże. Ojcze, ja modlę się o apostolskie oczy. Oczy, które będą rozróżniały to, co prawdziwe, od tego, co fałszywe. Ojcze, ja modlę się, aby apostolskie oczy widziały ostro, mocno i dokładnie. Tak, Ojcze, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, apostolskie oczy, apostolskie oczy, apostolskie oczy, w imieniu Jezusa. Boże, wielki Ty, Boże, uwielbiamy Cię, Ojcze, uwielbiamy Cię, Ojcze. Boże, kiedy my wolimy, 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 kiedy my teraz.
Ja to zatrzymam teraz, ja zatrzymuję demoniczne powroty. Ja zatrzymuję demoniczne powroty. Bez sekretary, ja zatrzymuję to i spiegnę. Ja szukę na kryzy, zatrzymuję. Ja zatrzymuję. Holy Spirit, Holy Spirit, potężny święty Bóg, potężny święty Bóg, potężny święty Bóg. Ojcze, my
autorytecie Kościoła błogosławimy teraz działania w Mrokowie. Błogosławimy w tej chwili Anitę. Ale chcemy, Ojcze, aby tam w Mrokowie Twoje Królestwo szerzyło się w mocy Twojego Świętego Ducha. Przydawaj jej mądrości i rozumu. Przydawaj, Ojcze, współpracowników, Ojcze. W imieniu Jezusa. Niech Twoja moc wypełnia Anitę, Ojcze. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa błogosławimy działania Bartka tam w Poznaniu, jego służbę w Polsce. Błogosławimy każde jego działanie. Ojcze, my w tej chwili udrażniamy kanały finansowe w jego życiu. Ojcze, my otwieramy mu drzwi do usług, Ojcze. Ojcze, w imieniu Jezusa usuwamy przeciwnika z jego dróg. Duchu Święty, niech objawienie się powiększa. Ojcze, niech ludzie go wspomagają. Niech wspomagają go ludzie. Przydawaj mu przyjaciół. Ludzi, którzy będą z nim w każdej sytuacji. Jego wpływ będzie znany w Polsce i za granicą. Błogosławimy Martę, Ojcze. Ojcze, Ty powołałeś się jako ewangelistę. Ustanowiłeś się w mocy Twojego Świętego Ducha. Przez manifestację odwagi, znaków i cudów, niech siła jej rośnie z dnia na dzień, a miłość i delikatność Świętego Ducha niech przenikają jej życie, niech mądrość nie opuszcza jej ust. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Ojcze, błogosławimy służbę, która jest za wrogiem. Błogosławimy Anię, błogosławimy Andrzeja. Ojcze, my wzywamy Twojego świętego imienia Jezus, a służbą za rogą. Niech Twoja moc, Święty Duchu, przenika ich działania. Duchu Święty, przydawaj im mądrości i odwagi, siły i determinacji. Usuwaj wszelką mrzonkę z ich życia, wszelkie kłamstwa. Usuwaj z ich życia ludzi przewrotnych i złych. Ludzi, którzy chcieliby ich wykorzystywać i niszczyć. Duchu Święty, Ty, który jesteś z nimi, który jesteś ich Ojcem, wypełnij ich życie. Ojcze, błogosławimy służby w Zabronie, we Włoszczowie i w tym regionie. W imieniu Jezusa. Wasze, Wasze glorie, Tego Syna. Niech dary duchowe przenikają. Dusze. Ojcze, Ty powołałeś Olę na ewangelistę. Ojcze, niech Twój Święty Duch ją wypełnia. Niech Twoja moc ją przenika. Ojcze, niech kiedy będzie głosiła słowo, niech wieje Twój fizyczny wiatr na ludzi, nawet w zamkniętych pomieszczeniach. Ojcze, ja modlę się teraz. Ja modlę się o to. Ja modlę się o to. Niech moc wychodzi z jej ust, Ojcze, a Twoje dary niech się manifestują w imieniu Jezusa. Ochraniasz ją, Ojcze, Twoje anioły ją strzegą, Twój Święty Duch ją wypełnił. Ja ogłaszam rozwój finansowy, szczęście osobiste. Ja zagradzam demonicznym powrotom drogę w imieniu Jezusa. Błogosławię Anitę i jej służbę. Błogosławię poświęcenie w jej życiu, Ojcze. Ojcze, niech Twoja mądrość przenika jej życie. Niech zmienia jej umysł, emocje i decyzje. Niech Twoja świętość będzie widoczna każdego dnia, a Twoja siła niech się mnoży. Ja zabraniam działać demonicznym powrotom w jej życiu. W imieniu Jezusa. Ojcze, ja błogosławię Ewangelię. Ojcze, ja dziękuję Ci, Ojcze, za jej namaszczenie, Ojcze, proszę. Niech Twój Święty Duch ją wypełni. Ojcze, niech sny i wizje przenikają w jej życie. Ojcze, niech będzie słowem dla wielu. Ojcze, czy będą słuchać, czy nie będą słuchać, niech wiedzą, że prorok był wśród nich. Ojcze, ja błogosławię, Ojcze,
służbę jej i służbę Łukasza. Ja błogosławię całą ich wspólnotę w Krakowie. Ojcze, ja uwalniam Twoje namaszczenie do tej wspólnoty. Ja otwieram drzwi, Ojcze. Ja otwieram drzwi dla nowych ludzi. Ojcze. Ojcze, niech słowa, które będzie uwalniał Łukasz, mają moc burzenia warowy. Ojcze, niech naucza, niech głosi jeszcze więcej, jeszcze bardziej. Niech namaszczenie Twojego świętego ducha go przenika. Ojcze, a mądrość Twoja niech go nie opuszcza nigdy. Niech namaszczenie związane z zarabianiem pieniędzy będzie w ich życiu takie bardzo unikalne i niech będzie wzorem dla innych. Ojcze, błogosławimy Kościół w Szczecinie. Błogosławimy Artura i Roxanę. Ojcze, w imieniu Jezusa uwalniamy w tej chwili jeszcze silniejsze namaszczenie ewangelizacyjne i pasterskie w imieniu Jezusa. Ojcze, niech nauczanie będzie jeszcze silniejsze, jasne. Niech Artur głosi Twoje słowo w mocy Twojego świętego ducha, mądrości Jego niech nikt nie sprosta. Ojcze, niech będą wzorem dla wielu. Otwieraj im drogi i dawaj możliwości Duchu Święty. My błogosławimy ich. My błogosławimy ich twórczość muzyczną. My błogosławimy to, Ojcze. W imieniu Jezusa my otwieramy drogi do nagrania płyty, Ojcze. W imieniu Jezusa my ustanawiamy, że będzie nagrana płyta. I że to, co zrobił na tej płycie, będzie poruszało tysiące ludzi. W imieniu Jezusa, my uwalniamy namaszczenie związane z zarabianiem pieniędzy, nowe pomysły, nowe koncepcje. W imieniu Jezusa. Ojcze, my błogosławimy, Ojcze, Kościół Wojtka i Natalii w Krakowie, Ojcze. My ogłaszamy rozwój tego Kościoła. My ogłaszamy ekspansję tego Kościoła. Ojcze, my ogłaszamy podwojenie ludzi w tym Kościele. Już teraz, w najbliższym czasie, Ojcze, my ogłaszamy, Ojcze, nową sferę finansową w życiu Wojtka i Natalii. Otwarcie nowych dróg. Ojcze, ja modlę się, aby nowe miejsce, Ojcze, było płatne trzykrotnie. Ojcze, niech teraz, Ojcze, po tych zmianach będzie w ich życiu trzykrotnie więcej pieniędzy, Ojcze. W imieniu Jezusa. Ojcze, ja teraz chcę, żeby On się nie męczył przy tym. Ja teraz chcę, Ojcze, żeby te finanse wpływały do Jego życia, Ojcze. Tak łatwo, jak Ty, Jezus, wstałeś z grobu. W imieniu Jezusa. Ja uwalniam silne namaszczenie związane z pasterstwem. Ucz go pasterzować, ucz go uczyć. Postawiłeś go na tym miejscu, Ojcze. Twój jest, Ojcze. A ja ogłaszam silną grupę uwielbienia u nich w Kościele w Krakowie w imieniu Jezusa. Ja ogłaszam prorocze uwielbienie. Ja ogłaszam proroczą grę na instrumentach w imieniu Jezusa, a ja zamykam drogę do tego Kościoła ludziom przewrotnym i złym, wszelkim kłamliwym duchom religijnym, podszywającym się pod ludzi przebudzenia. Ja zamykam w imieniu Jezusa. Ojcze Święty, Ty jesteś w nich i działasz przez nich. Przydawaj im mądrości i rozumu. Przydawaj im. Ojcze, niech Wojtek i Natalia wzajemnie do siebie prorokują. Niech słowa, które będą wychodziły z ich ust do siebie nawzajem, będą dla nich słowami proroczymi, Ojcze. Niech myślą o nich. Niech usługują sobie nawzajem jako pasterze, Ojcze. Ja to uwalniam do ich życia w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ojcze, niech w Krakowie, w
urzędzie miasta mówią o tym Kościele, Ojcze. Niech myślą o nim, niech działania tego Kościoła będą znane władzom. Niech będą zadziwiające dla władz. Na autorytetem Kościoła ochraniamy krwią Jezusa. Holy Spirit. Ojcze, błogosławimy służbę Zbyszka i Beaty. W imieniu Jezusa błogosławimy ich pasterstwo. Błogosławimy ich ojcostwo duchowe dla ludzi. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że będą otaczać ludzi opieką pasterstwa, opieką ojcostwa i matczyny. Że ludzie, którzy będą wchodzili w ich środowisko, będą błogosławieni. I wiele ludzi, którzy byli w odrzuceniu, odnajdą zaopatrzenie w Chrystusie przez kontakt z nimi. Ochraniamy ich Twoją krwią, święty. Ojcze, błogosławimy Was. Błogosławimy Ojcze. Ja błogosławię jej wstawiennictwo. Ja błogosławię jej perspektywę proroczą. Ja błogosławię jej życie. Ich wzrast. Ja przeklinam wszelką opresję demoniczną. Wszelką kłamliwą opresję. W imieniu Jezusa. Ja zabraniam demonicznym siłom osamotnienia takowa ciężki w imieniu Jezusa. Nie dotykajcie jej w imieniu Jezusa. To córka Boga. Odwaga. Twoje namaszczenie nad tymi działaniami, Ojcze. Ogłaszamy namaszczenie i zaopatrzenie finansowe, Ojcze. Bezpieczeństwo, ochronę w imieniu Jezusa. Swoboda w działaniach. Nie pozwalamy jakimkolwiek demonicznym siłom z dawnych lat utykać jego życia. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Szakety dzieje. Ojcze, błogosławimy Tobie. Błogosławimy Kościół w Kuborowie. Całą służbę Tobie. W Polsce, na Bogu i za granicą, Ojcze. Błogosławimy Ojcze. Jego głoszenia, Jego nauczania. Ojcze, błogosławimy Jego siłę i determinację. Jego poddanie Twojemu świętemu Duchowi. Potężny, wielki Boże. Ty Go znalazłeś i Ty Go posłałeś. Niech Twoja moc przenika go teraz. Niech Twoja moc przenika go. Niech gdziekolwiek stanie jego stopa, to miejsce będzie zdobyte dla Chrystusa. A dary Twoje niech przenikają jego życie, a niech będzie motorem działań dla wielu, Ojcze. W imieniu Jezusa niech Twój ogień przenika go. Twój ogień, 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 ogień Boga. Ogień Boga, przydawaj mu mądrości, rozumu i umiejętności.
trudności wszelkiego rodzaju. Przydawaj mu siły, przydawaj mu determinacji, przydawaj mu, przydawaj mu, przydawaj mu, przydawaj mu. Pociągaj go w miejsce, w którym będzie widziany, ale gdzie będzie też ukryty. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Jezus. Ojcze, błogosławimy Sławka i Kościół w Chorzowie. Błogosławimy ich działania. Błogosławimy Ojcze, jego pasterstwo. Ojcze, Ojcze, ja chcę, żeby Twoja potężna ręka przenikała każdą sferę jego życia. Błogosławimy jego finanse. Błogosławimy jego wpływ na innych ludzi. Ojcze, ja chcę, żeby to, co złożyłeś w jego duchu, teraz w potężnej mocy wydobywało się coraz bardziej na zewnątrz. Błogosławimy jego język, jego oczy i uszy. Błogosławimy jego finanse, Ojcze. Całą służbę, Ojcze. Niech moc Twojego Świętego Ducha go przenika. O karale, wiecie, Jezus. Ochraniamy jego służbę tam w Chorzowie Twoją krwią. Ogłaszamy przychylność władz. Dziękujemy, że cokolwiek on zrobi, będzie zaakceptowane przez władzę. Błogosławimy Monikę. Błogosławimy Ojcze. Jej służbę wstawienniczą. Ojcze, ja modlę się o jeszcze większe namaszczenie związane z duchowym plądem. Ja modlę się o głęboką sferę proroczą, jeszcze głębszą, Ojcze. O prorocze sny, o wizje wewnętrzne i zewnętrzne. Ojcze, ja modlę się teraz, aby była zabierana do trzeciego nieba, Ojcze, i zasiadała w Twojej radzie, Ojcze. Ojcze, ja modlę się teraz, abyś dawał jej nadprzyrodzone siły fizyczne, Ojcze. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, niech ona widzi daleko. Ojcze, niech sfera prorocza się w niej rozwija. Ojcze, my ochraniamy jej służbę Twoją krwią, Ojcze. Błogosławimy, Ojcze, jej działania nam w Tomaszowie i jej wpływ na ciało Chrystusa. Ojcze, zachowaj ją od ludzi przewrotnych i złych. Ojcze, niech sfera finansowa będzie otwarta w jej życiu. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ojcze, błogosławimy Michała. Jego służbę we Wrocławiu. Błogosławimy jego działania. Ojcze, niech to namaszczenie, które złożyłeś na nim, Ojcze, będzie jak pocisk nam we Wrocławiu, Ojcze. I będzie błogosławiona jego służba pasterska. Ojcze, niech on będzie głosem na tej ziemi. Silnym głosem. Błogosławimy jego sferę finansową w imieniu Jezusa. Ojcze, błogosławimy Ninę i Sławka. Błogosławimy ich pasterską służbę. Błogosławimy, Ojcze, ich działania w każdej dziedzinie ich życia. Błogosławimy ich wejście i wyjście. Błogosławimy ich finanse i dom. Niech wielu, Ojcze, znajdzie miejsce w ich ramionach, gdzie będą wyzwalani, gdzie będą wyswobodzani. Ojcze, gdziekolwiek będą, niech Twoja moc przenika każde ich działanie. Ojcze, błogosławimy służbę w Gdańsku. Błogosławimy Adama i Agatę. Błogosławimy Kościół, który tam jest. Ojcze, ja modlę się teraz za ekspansję tego Kościoła. Ja błogosławię Kościół w Gdańsku. Ja błogosławię ludzi, którzy tam są. Ja błogosławię ich służbę ewangelizacyjną po całej Polsce i za granicą. Ja błogosławię ich działania związane z uzdrawianiem chorych i wypędzaniem demonów. Ja błogosławię ich służbę pasterską, Ojcze. Ojcze, pomnażaj ten Kościół. Pomnażaj ten Kościół, Duchu Święty. Pomnażaj ten Kościół. Jak już w tym roku nie mieszczą się w tej sali, Ojcze. Teraz, Ojcze,
Niech już się nie mieszą w tym roku. Niech już potrzebują większej. Ja modlę się o to, o ekspansję. Ojcze, a zachowaj ich od wszelkiego zła i usuń z ich życia ludzi przewrotnych i złych. Ojcze, a finanse niech płyną do ich życia, na rozwój ich służby, Ojcze. Niech ich finanse się podwoją teraz, Ojcze. Niech się podwoją ich finanse, Ojcze. W imieniu Jezusa. Niech ochranią krwią Jezusa całą ich służbę i ich wspólnotę. W imieniu Jezusa. Holy Saint Jesus. Ojcze, ja błogosławię. Ja błogosławię jej służbę w Królestwie. Ojcze, ja błogosławię każdy element jej służby. Każde jej słowo i każde jej działanie. Ojcze, niech Twój Święty Duch ją przenika. Ojcze, niech gdziekolwiek ona się poruszy. Niech jakikolwiek wywiera wpływ na ludzi, niech to będzie, Ojcze, podwójnie błogosławiony, Ojcze. Niech wydala się w życiu ludzi dwa razy więcej poprzez kontakt z nią niż do tej pory. Ojcze, ja modlę się w imieniu Jezusa. Niech jej głoszenia, niech jej poselstwa, niech przeżycia jej życia będą uwalniane do innych ludzi w mocy Twojego Świętego Ducha. Holy, ja ochraniam ją, cały jej dom, krwią Jezusa. Holy Spirit. O Marala, Jezus, ja błogosławię Kasię. Ja błogosławię jej służbę wstawienniczą. Ja błogosławię, Ojcze, to, co w niej złożyłeś. Ja błogosławię tą sferę proroczą. Ja błogosławię tą sferę proroczą. Ja przeklinam każde działania diabelskie uwalniane przeciwko niej. Ja mówię mądrość do jej życia, jej siła. W imieniu Jezusa ja związuję demoniczne siły lęku, nie pozwala mi działać. Ja mówię rozwój służby, odwaga i siła, odwaga i siła. Szyka ty do syku, parlare ty kiedy parlare, ruchuare asia demona na rabia ty do Jezus. Wytira tego, to jasne rzeczy, jasne rzeczy. Ja usuwam wszelkie zaciemnienia w imieniu Jezusa. Holy Spirit of Jesus. Holy Spirit of Jesus. Ojcze, ja błogosławiam. Ojcze, ja chcę, żeby tam w końcu służba Twojego Świętego Ducha się rozwijała. Aby nie została stracona, Ojcze, ani jedna sekunda pracy w tym miejscu. W imieniu Jezusa ja uwalniam namaszczenie. Ja uwalniam namaszczenie. Odwaga i siła. Odwaga i siła, odwaga i siła. O Jezusie, ja ochraniam ją krwią Jezusa. Ojcze, niech odważnie decyduje. Ojcze, ja przynoszę Ci działania tam w Polsce, w Twojego Świętego Ducha. W imieniu Jezusa Chrystusa. Hallelujah. I szłania na szendę, halaję, jak nie wiecie. Ty Duchu, wypełniaj nasze. Ty, który jesteś w nim. Ojcze, ja błogosławię Kościół w Rybniku. Ojcze, ja błogosławię pasterstwo Jego, pasterstwo Chemii. Ja błogosławię ich, Ojcze. Ojcze, Ty powołałeś ich, aby w tym miejscu przeżyli Twoje królestwo. Ja błogosławię ich działania. Ja błogosławię ich finanse. Ja usuwam z ich życia wszelką przewrotność ludzi, wszelkie kłamstwo działające przez demoniczne siły. Ja usuwam z ich życia ludzi, którzy chcieliby im w jakikolwiek sposób przeszkadzać i zagrażać. Ojcze, ja błogosławię rozwój finansowy ich domu. Ja ogłaszam, że Andrzej będzie prowadził budowę tak dużo, będzie jedynie doglądał tego, co robią tam ludzie, a Ojcze, przydałem mu ludzi, ludzi pracowitych i rzetelnych. Ojcze, niech Kościół w Rybniku się powiększy. Ojcze, ja chcę, żeby było dwukrotnie więcej ludzi teraz. Niech przychodzą, Ojcze, ludzie. Otwieraj drzwi.
Boże, niech zaleją Twoją mocą, Boże, ten region. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Jezus, Jezus, Jezus. Holy Spirit, błogosławię w imieniu Ojca. O, Maralara, namaszczenie pasterskie, które jest dla nich. Wypełnił życie już. Te namaszczenie, Boże. Siła i odwaga. Siła i odwaga. Siła i odwaga. Dodawaj, Boże. Więcej darów duchowych, więcej manifestacji Twojej mocy, więcej odwagi, więcej sił. Ogłaszam, że krew Jezusa nie prosi. Boże, błogosławię Państwa. W imieniu Jezusa, Boże, powołałeś Go na morzu. Niech Twoje namaszczenie przenika Jego życie, Boże. Ojcze, w imieniu Jezusa, Ojcze, niech On poruszy ten kraj przez swoje nauczanie. Ojcze, niech poruszy, niech porusza, Ojcze. W imieniu Jezusa, mądrość, siła, rozum, rozsądek, namaszczenie. W imieniu Jezusa, odwaga, bezkompromisowość. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, maka rozsądek. Ja ogłaszam ochronę krwi Jezusa. Ochronę krwi Jezusa. Przydawaj mu Ojcze ludzi, którzy będą z nim współpracować. Ojcze, w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. I się lepiej otwierają na nowy. W imieniu Jezusa. Bóg sławia Ojcze. Działanie kolejne.
Chrystus, swój mężu, błogosławię, rozpływ na innych ludzi. I Twój święty Duch niech każdy miejsce, gdzie stanie jego noga, będzie błogosławiony przez Ciebie, Boże. Proszę podwojenie wpływów i wesoły, Boże. W imieniu Jezusa Chrystusa. A mądrości Jego niech nikt nie sprosta, Boże. Nikt. Szalenie, jakie to nie będzie. Niech przychodzi do ludzi jako zagadka. Niech będzie zagadką. A kiedy będzie odwracał swój wzrok do nich, Ojcze, niech światło Twoje ich poraża. Światło Twoje radzi. Haka, serny monologu, podostrzegam, ale tylko nie będę Cię na Trójce, tylko nie będę Cię. Ja glorię, będę Cię, Jezus. Ja ochraniam go krwią Jezusa i wszystko, co mam. Ja błogosławię Tatka, Ojcze. Błogosławię Jego życie. Błogosławię Jego służbę. Błogosławię Jego umiejętności. Błogosławię wszystko, Ojcze. To, czego dotykają Jego ręce. Błogosławię Jego pracę, Jego życie. Ojcze, niech każda dziedzina Jego życia będzie błogosławiona, Ojcze. A jako determinacja wynagrodzona, Ojcze, w imieniu Jezusa. Niech pieniądze płyną na Jego życie, Ojcze. Niech Jego usta, kiedy są otwierane do głoszenia Twojego słowa, funkcjonują w namaszczeniu. Niech nigdy się nie cofa. Ja związuję wszelkie lęki w imieniu Jezusa. Ja nie skazam się na demoniczne powroty lękowe w imieniu Jezusa. Holy crazy, Panie Jezusie. Ja uznawiam umiejętność zarządzania ludźmi w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Siła fizyczna, siła psychiczna. W imieniu Jezusa. Błogosławię drugiego, błogosławię Jego służbę, błogosławię Jego życie. Ojcze, niech każda dziedzina życia, które odniesie Jego ręka, będzie błogosławiona. Przez potężny mi Jezus. Przez potężny mi Jezus. Holy Spirit, Panie Jezusie. Ale niech będzie światłem dla wielu. Światłem, Ojcze. Światłem. Niech rozpina to, czego nikt rozpiąć nie mógł do tej pory. I niech zapina to, co było dla ludzi zbyt trudne, aby zapięło. A cała chwała będzie pochylała dla Ciebie potężny, wielki Boże, z Jego dziełem. Ja ogłaszam podwojenie Jego finansów. Poszerzenie w imieniu Jezusa Chrystusa. On jest pierwszy, tyle Jezus, ale gloria de Sarahata Basek, kiedy będzie Pan gloria de Messie, mare de Messie, praise the Lord. Holy Saint Jesus. Ogłaszamy ochronę przez Jezusa nad nim, nad całym Jego domem. Hallelujah. Ja wzywam Twojego imienia Jezus na naszym, ja błogosławię Jego służbę, błogosławię Jego poświęcenie, błogosławię to, co w Niego włożyłeś. Jak Twoje dary się uwalniają, Twoje namaszczenie się uwalnia. Ja ogłaszam podwojenie Jego finansów w imieniu Jezusa. Mądrość i rozum. Ojcze, niech się rozwija według tego, co może być w Jego duchu. Niech będzie światło dla wielu. Ja ogłaszam ochronę Twojej krwi nad nim, Jezus. Ja błogosławię Barbę. Ojcze, ja błogosławię Jego działania organizacyjne. Ja błogosławię Jego sferę finansową. Błogosławię Jego rozwój biznesowy, Ojcze. Ojcze, niech moc Twojego Świętego Ducha przenika w każdej dziedzinie, za którą się wierzy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja ogłaszam ochronę krwi Jezusa na tym. Ja ogłaszam wolność od jakichkolwiek związek z przeszłości. Siła. Wpływ na ludzi. Zdecydowanie, bez względu na to, co będą mówili ludzie wokół, zdecydowanie, w imieniu Jezusa, szakę dziedziny.
your praise to the Jesus. Hallelujah. Błogosławię Tobie, Ojcze. Błogosławię Kościół w Wałbrzychu. Błogosławię pasterstwo. Ojcze, Ty powołałeś się, bo była matka duchowa dla wielu ludzi. Niech Twoja moc przenika jej życie. Niech będzie błogosławieństwo finansowe w jej życiu po Twoją należy. W imieniu Jezusa. A wpływ Kościoła w Wałbrzychu niech się powiększy. Ja chcę, żeby było 2 razy więcej ludzi, Ojcze. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Jeszcze więcej wpływu, jeszcze więcej wpływu. Ojcze, ja błogosławię Kościół w Bielsku Białej. Błogosławię służbę Tomka i Ewy. Ja uwalniam namaszczenie Twojego Świętego Ducha, Ojcze. Ojcze, ja uwalniam namaszczenie do jeszcze szerszego pasterstwa, do nauczania, Ojcze. Ja ogłaszam poszerzenie sfery uwielbienia i wpływu. Ojcze, ja ogłaszam, że ich pieniądze są zabezpieczone i będzie ich coraz więcej w ich życiu już. Ja ogłaszam zaspokojenie w każdej dziedzinie życia, Ojcze. W imieniu Jezusa, Ojcze, a mądrości ich niech nikt nie sprosta. Ja usuwam z ich życia każdego człowieka, który jest przewrotny i zły i który nie chce współpracować z Twoją prawdą, Ojcze. Ja usuwam każdego szkodnika z ich życia, który zabiera im czas, energię i przestrzeń życiową. W imieniu Jezusa. Ja związuję demony za tym stojące. W imieniu Jezusa. Ja uważam ekspansję tego Kościoła, rozwój Kościoła w Bielsku. Ojcze, niech podwoi się, Ojcze, już w najbliższym czasie. W imieniu Jezusa. Ja błogosławię ich wpływ na ludzi przez ich sprawy zawodowe, Ojcze. Gdziekolwiek postawią swoją nogę, zostawiają święty ślad nieba. Ja błogosławię, Ojcze, służbę Mateusza. Niech Twój święty Duch go wypełnia. Duchu Święty wypełnia jego służbę. Ty powołałeś go, aby szedł i zwyciężył. Ty powołałeś go, aby głosił Twoje królestwo po całej ziemi. Duchu Święty, ja chcę teraz, żeby On był w każdym miejscu ziemi, Ojcze. Ja chcę, żeby w każdym miejscu ziemi głosił. Ojcze, ja chcę, żeby głosił w każdym miejscu ziemi. Ojcze. Ojcze, ja chcę, żeby w każdym miejscu ziemi Jego Słowo było uwalniane w mocy Twojego Świętego Ducha. Niech Jego finanse będą pomnażane. Ty zabezpieczasz Jego służbę. Ty zabezpieczasz Jego służbę. Ty ją zabezpieczasz. Halleluja. Halleluja. Holy Spirit. Podamy krew Jezusa na Niego. Błogosławię służbę Agnieszki. Błogosławię jej sferę wstawienniczą i proroczą. Niech będzie błogosławiona. Przychodzą prorocze sny, głębokie zrozumienie duchowej rzeczywistości, otwartość jeszcze głębsza i większa. Ja ochraniam ją krwią Jezusa, Ojcze. Alleluja. Uwielbiamy Cię, Duchu Święty. Uwielbiamy Cię, Duchu Święty. Uwielbiamy Cię, Duchu Święty. Uwielbiamy Cię, Duchu Święty. Holy Spirit, czcimy Ciebie. Ojcze, modlimy się. Modlimy się o nasz naród. I błogosławimy nasz naród. Błogosławimy Polskę. Ogłaszamy, że Ty jesteś królem tego kraju. Ty jesteś królem Polski. Ogłaszamy, że Ty jesteś Bogiem, który zarządza tym krajem. Ogłaszamy, Ojcze, że nie ma innego Boga w tym kraju. Ojcze, my modlimy się teraz o władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, Ojcze. Ojcze, my ogłaszamy, że
Jesteś Bogiem, władzą ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej. Ogłaszamy, że wszelka władza jest nam ku dobremu i ogłaszamy przychylność władz dla naszej służby. Ojcze, w imieniu Jezusa ogłaszamy przychylność władz dla zespołu apostolskiego Opus Boży. Błogosławimy, Ojcze, władców tego kraju i usuwamy, Ojcze, z rządu tych, którzy są przeciwko rozwojowi Kościoła w Polsce, którzy stoją na drodze rozwoju Królestwa Bożego. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Halleluja. Halleluja. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa błogosławimy każde działanie zespołu apostolskiego Opus Boży. Wpływ na każdą sferę życia w tym kraju. Ojcze, my dziękujemy Ci za cały Kościół w Polsce. Ojcze, dziękujemy Tobie, że jako zespół apostolski możemy wpływać na rozwój Kościoła. Ojcze, my teraz modlimy się z tego miejsca o przebudzenie Kościoła. I dziękujemy Tobie, że ono trwa. Że jesteśmy Jego częścią. Ojcze, my chcemy, aby to, do czego nas powołałeś, zostało wypełnione do końca. Ojcze, my jesteśmy gotowi budzić Kościół w Polsce i budzić Kościół na całej ziemi. Jesteśmy gotowi do tego. My jesteśmy gotowi. My jesteśmy gotowi. Ojcze, my przeklinamy wszelką ekumenię w tym kraju. Przeklinamy wszelką religię. Stajemy kontra demonicznym siłom katolicyzmu, protestantyzmu, jakiegokolwiek innego ruchu, który stoi w opozycji przybudzenia w imieniu Jezusa. Ojcze, my błogosławimy apostołów, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli według Twojego serca. Ojcze, my powołujemy tych ludzi na urzędy. My chcemy, Ojcze, żeby ci ludzie powstawali ze wszystkich miejsc w tym kraju. Niech powstają, Ojcze. A wszyscy, którzy funkcjonują zafałszowani, niech będą wycofani, Ojcze. Niech się wycofują. Wszyscy ludzie, którzy stoją w Kościele, w opozycji do przebudzenia, niech się wycofują z urzędów. Niech mają zamykane usta. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Niech ich usta milczą, a usta Twoich urzędników niech będą otwarte. Tak, Ojcze, w imieniu Jezusa. Halleluja. Ojcze, my ogłaszamy też ekspansję całego zespołu apostolskiego. Ogłaszamy kolejne kościoły. Powołujemy je teraz. My powołujemy kolejne kościoły. Kolejnych ludzi, Ojcze, z całego kraju. Z różnych miast powołujemy ich. Powołujemy ich. Ojcze, my błogosławimy Izrael. Dziękujemy za to, że Ty jesteś Bogiem Izraela. I my ogłaszamy, że Ty panujesz nad Izraelem. Że jesteś Bogiem, wciąż tym samym Bogiem Izraela. I my przeklinamy wszelkich nieprzyjaciół Izraela w imieniu Jezusa. I my nie zgadzamy się na jakiekolwiek działania, które są uwalniane przeciwko Izraelowi. A my, Ojcze, teraz dziękujemy Tobie za nowe narodzenia Żydów. Ojcze, i my chcemy, żeby Twoi ewangeliści docierali do kolejnych Żydów i żeby ci rodzili się na nowo z Twojego Świętego Ducha. Ojcze, w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Szabel wybaczenia. W imieniu Jezusa. Thank you.
nadawał kształt. Kiedy przybyłeś do mnie, byłeś jak zupełnie surowe drewno, a ja będę ci nadawał coraz lepszy kształt. Ludźmi, którzy potrafią ze sobą współdziałać.
działać i funkcjonować jako rodzina, Boże. Dziękujemy Ci za to. Niech Twoje imię będzie wywyższone, Duchu Święty. Aleluja. Aleluja. Trwajmy w wierze. Kiedy wrócicie do siebie, kładźcie ręce na swoich, na ludzi, którzy są w waszych kościołach. Niech to namaszczenie ich przenika również. Trwajcie w wierze, o to, co dzisiaj się modliliśmy. Wierzmy, że tak będzie. Nie dopuszczajmy do siebie jakiejkolwiek myśli, która jest przeciwna temu. Wiara to pewność. Pamiętacie, wiara to pewność. Pewność. A więc każdą niepewność uznacie za opresję. Pojawi się niepewność, natychmiast wystąpcie przeciwko niej.